mam 58, a zaczynałem od 20, nie? 38 lat. Prawie 40 lat treningu. Nigdy mi się nie zdarzyło na zawodach zrobić rekord względem treningu. Czyli na treningu zawsze byłem mocniejszy. Ty robisz, a ja będę mówił. Ja już zrobiłem, no nie nagrało się. Ale ja po prostu jak widzę taśmy u innych zawodników, tych mniej doświadczonych i widzę jak są związani, to mnie to przeraża. Generalnie zasada jest prosta przy dużych ciężarach. Im mocniej, tym lepiej. Dobra, witam wszystkich. Dzisiaj ponownie jesteśmy w Zakopanem, w stajni mistrza. Tutaj Janka Wegiery i Michała. Dzisiaj na warsztat przysiady jako trójbojowe podejście, przysiady sprzętowe, przysiady RAF, cała merytoryka i wszystko, co tylko mistrz zdradzi w dzisiejszym odcinku. Dobra, Janek, ile przysiad, rekord twój? Oficjalny i nieoficjalny. Oficjalny 360 kilo na Mistrzostwa Świata i Europy. Także przy wadze? Przy wadze 93 kilo. No to jest dużo. IPF. IPF. Tak. Sprzętowe. Sprzętowe. A bezsprzętowe? Tak. Bezsprzętowe nie startowałem jako tak, tylko że na treningach siadałem po 280 kilo. No to są wyniki tak naprawdę kolosalne. Michał, jako bardziej początkujący trójbojca tak, przy ojcu. Ja robiłem w klasyku tylko 260 na niecałe. Przy wadze? Koło 40. A ile teraz waga uciekła? Ile schudłeś? 40 kilo. W jakim czasie? 10 miesięcy już biegłem. Nie wiem, ale równie. I jak z siłą, powiedz mi? Siła na przysiadach najbardziej odczułem. Tak. Spadki, ale podejrzewam, że to właśnie u widza kręcę cardio często. Jak kręcę dwa razy dziennie, no to nogi są trochę zmęczone. Natomiast w martwym ciągu ostatnio nawet swój rekord poprawiłem o 5 kg, także nie spadło za bardzo. Klatka jeszcze, wracam po kontuzji, także nie mogę sprawdzić, ile przymaksuję. Ale generalnie co, ciężko budować siłę na redukcji. Albo, nie, albo inaczej nie ma możliwości. Przy okazji pozdrawiam Frytę. Fryty dzisiaj nie ma. Musimy oficjalnie oznajmić, że poszedł na emeryturę. Żegnamy Frytę, przyjmuję jego pałeczkę. Więc papa Fryta i do zobaczenia. Oczywiście żartuję, widzimy się pewnie jeszcze nie raz. Dzisiaj na warsztat, tak jak mówiłem, przysiady w wykonaniu perfekcyjnym Janka. Dużo o sprzęcie, dużo o taśmach. I RAF, Michał. Plus moje uwagi, ja przysiadów nie robiłem z 10 lat, więc ich nie będę robił. Wyłączyłem się z przysiadów, mój oficjalny rekord był w setce 380,5. Przysiady były moim najmocniejszym punktem. Teraz pozostały tylko wspomnienia, ale inne cele treningowe, więc wy trenujecie. Ja pytam się, uczę się od was i przekazujemy wszystko zainteresowanym. Pierwsza kwestia, Janek. Kostium. To nie jest zwykły kostium, taki jak mają ciężarowcy, tylko to już jest profesjonalny to jest taki kostium. Trójbojowy. Do przysiadów. I teraz tak, są różne szkoły, różne kierunki. Każdy trening robisz w kostiumie, czy robisz nie, raz w tygodniu, robię przysiady w kostiumie, drugie są lżejsze siady i bezkostiumowe. A powiedz mi coś, co mnie zaskoczyło teraz, bo byliśmy chwilę wcześniej. Ja jako zawodnik zazwyczaj robiłem rozgrzewkę i kostium zakładałem dopiero od 200-250 kg. Ty zakładasz od razu, tak? Od razu, dlatego że ja już się układam i staram się układać do tego kostiumu. Ta technika troszkę wymaga innego układu, nie? I takiej specyfiki. No i od razu, żeby od pierwszego momentu umieć już w nim robić. Czyli on trochę wymagający jest i dlatego od razu przygotowanie w nim robię. Bardzo ważnym elementem to, co też widać, że żeby wykorzystać kostium, to trzeba w nim robić, nauczyć się. Tak. To on po prostu dużo osób nawet nie potrafi. Jak już nie robi, to od razu jak założyć, to już całkowicie się gubią zawodnicy. Czyli podobnie robisz jak z koszulką. To musi być czas, to musi być
ułożenie jakby ciała do tego kostiumu, bo on jest też w jakiś sposób wymagający, nie? Dlatego tu trzeba się wprawić w to. A masz tak, że stosujesz ciaśniejsze, luźniejsze, czy raczej jeden cały czas? Ja w tej chwili tylko jeden cały czas na treningowo, ale startowo to tak nowy staram się, no w nowym już taki ciaśniejszy. Szkoda, że nie nagrywaliśmy wcześniej, jak zakładałeś, ile czasu ci zajmuje założenie? To już moment. To jest moment, tylko tak. To już, on nie jest taki... W ten sposób się sprawdzało, jest luźny. No jak, nie, to jest jak luz. Jak się nie wrzyna nogi. Potylgu, tak, jak nie ma odcięcia, nie ma napompowanej nogi, czy w sumie ograniczenia przepływu krwi, to jest spokojnie. To tylko na start taki ciaśniejszy się bierze. Tak, są różne rodzaje kostiumów, są różne firmy, jest Tytan, jest Inzer, są podwójne, oczywiście w IPF jest tylko pojedyncze. Tak, to jest tylko ważnym ten... elementem, tak samo szelki, one muszą być odpowiednio ciasne, o tym pewnie będzie w międzyczasie. Dobra, z pustym gryfem czy od razu 70? Od razu 70, bo tutaj jeszcze kostium... Czyli pusty gryf jest zbyt zbędny. Mały. Tak, to już jakby... Dobra, tego... zaczynaj. W moim przypadku to jest takie troszkę rozciągnięcie barków. O właśnie. Właśnie to jest też to, że wiele osób, czy ja również miałem problem z tym, żeby na małym ciężarze móc chwycić dobrze sztangę, bo ona jest za lekka i wjeżdża na kark. No ale też jego rozciągnięcie tak. Układu barkowego. I od razu widać, jak sam kostium już tu w tym miejscu pracuje i kostium on pomaga ileś, bo są osoby, które mówią, że kostium pomaga, czy daje kilogramy. Tak naprawdę nie daje, bo trzeba się nauczyć go wykorzystywać. Co techniki jest... właśnie. Inna technika, zupełnie... Inna technika właśnie wprowadzenia. Zupełnie inna technika. Umieć go przyłamać właśnie. A powiedz mi, stosujesz jedną szerokość przysiadu, czy zmieniasz? Jedną szerokość. Wszystko idealnie tak, jak powinno być. Tak. Czyli nie masz kombinacji, że węższe, szersze. Nie. Z przodu przysiady robisz? Nie robię. Tylko nie pozwalają mi w zasadzie układ barkowy, tak, jednak przy wyciskaniu większym potem te barki ciężko ułożyć tę sztangę i, czyli cały i czas, ściąga zbyt tak. bardzo. Cały czas jeden kierunek, przysiady. To jest też to, co fajnie widać u ciebie, że tak jak mało kto z zawodników, ci lepsi wiedzą, zwracają uwagę, ale ci początkujący nie zwracają na to uwagę, że bardzo często zabierają sztangę, wychodzą i chodzą ileś kroków, tak, destabilizują tak. Core. A u ciebie było idealnie widać, co myślę, że zaraz następnym tym, że jest zabranie, raz i koniec. Tak, tu starać się jak najmniej energii zużywać na te odejście i tych kroków mniej używać. Nie? Bo to jest coś. Bo to potem zabiera też przy dużych obciążeniach energii. Nie? Jakbyś miał, czyli tak, koło 280 bez sprzętu stawałeś, tak? 260 tak. W sprzęcie, czyli umiejętne wykorzystanie sprzętu, 80 kilo, jesteś w stanie dołożyć coś takiego? Myślę, że no w tamtych czasach tak. No. Kwestia też wiązania, do czego pewnie... Też, no to jest duża zależność. Wchodzisz, dawaj, pokaż układ swój. Tak, no stojaki, wysokość, no... Też jest kwestia zawsze ustawienia, może robić sztangi, są niższe i wyższe. Tak naprawdę uważasz, że wyższe czy niższe jest lepsze, Janek, czy jak? Niższa jest lepsza, zdecydowanie. Bo ja też tak patrzę pod względem różnych zawodników i tak naprawdę jest to chyba kwestia też indywidualna, komu też, to jaki może, ma układ, ale większości bierze znacznie niżej. Sprzęcie musi być wtedy nisko. Tak. Raw do zrobienia na wyższym ewentualnie. No przypatrz się, ale mi się wydaje, że też właśnie starają się niżej wszystko brać. Niżej, no? Wszystko niżej. Czyli niżej, no to... Prawie niższe, nie? Oni właśnie ta technika jest jakby przytrójbojowa. Zauważyłem, że oni dużo plecy używają. Czyli grzbiet, większe trochę pochylenie i grzbiet włączają. Znaczy głównym też jest zawsze kwestia tego, że jak jest
za wysoko sztanga, to jak pochylisz plecy, to cię złamie po prostu ta sztanga. To właśnie, cię. Tak, też. Jak jest nisko, wtedy... to jesteś w stanie w ten sposób skontrować, co nie? Dlatego... I tak to... można było zauważyć też na Mistrzostwa Świata. Tak. No. Co niektórzy właśnie wyżej brali i oni przy maksymalnych uciekały... Przełamanie. Tak. I uciekanie sztanga przez głowę. Dlatego jeżeli ktoś ma problem z tym, że przy dużych ciężarach dochodzi do przełamania, to popatrzę, czy naga jest z boku, czy przypadkiem nie ma czegoś takiego, że nogi idą w górę, a sztanga przełamuje tu i wtedy tą sztangę tą trzeba obniżyć. Górny, tak. Tylko, że tak naprawdę obniżenie sztangi nawet o centymetr, no to parę miesięcy trzeba natrenować w tym, żeby... No tak, przygotować tą no. technikę i w ogóle... Zaszczyt dla mnie zakładać ci krążki. Mi już nikt nie zakłada, bo mam tak nisko, wiesz, takie niskie ciężary, że jeden krążek i po temacie. 120 kilo. Popatrz się na wyjście, bo naprawdę mało kto zwraca uwagę w trójboistów na wyjście. Czyli są trzy fazy. Zabranie, złapanie pionu. Raz i koniec. I nie ma dodatkowych kroków, nie ma dodatkowych ruchów. I druga rzecz. Kolano, stopa. Zawsze kolano powinno iść w kierunku stopy. Jak jest stopa na zewnątrz, to kolano musi iść w tej linii. Nie może być sytuacji odwrotnej, co jest częste przy fazie wstawania, że ktoś poszedł kolanem i wstaje w ten sposób. Czyli prosta zasada. Stopa tak, kolano tak. Bez takich elementów, co w fazie tym wstawania często widać, tak. że ktoś idzie mocno i ściąga, i ściąga kolana. Tak. To pod względem, już pomijając ryzyko kontuzji, ale strata po prostu siły ze względu na nawet biomechanikę. Co nie? Tak, dużo ciężej. Duży ciężar, tak. No, kwestia, co jest dla ciebie problemem większym, plecy czy nogi w przysiadach? Tak by, czy co jest ważniejsze? Albo gdzie jest jakiś punkt taki, który miałbyś ocenić? Zabraknie ci w prostowniku siły, że cię przeciągnie, czy jednak noga? Noga jednak. No. Przy dobrym technice to nie odczuwam właśnie pleców jako jakimś takim błędem, czy brakiem, nie? Tak. A coś, powiedz mi, przysiady, od jakiego ciężaru taśmy zakładasz? Taśmy zaraz powiemy, na czym to polega, ale... Ogólnie tam 220-240. Czyli to jest jeszcze zabawa. Tak, całkiem, to jest no takie to... jeszcze przygotowanie tak. do większych obciążeń. Czyli idziesz 70, 120, 170 pewnie. Nie, teraz pójdę 160, no. 200 i potem gęsi. 240. Okej. Okay. Ile powtórzeń zazwyczaj w tym takim jak dzisiaj? Ja to robię no. tak, bo dzisiaj stricte jest tak jakby siłowy, nie? No, tak. Czyli... Ogólnie się skupiam na dwójkach, jedynkach, nie? A robisz podobnie, bo tak jak było wcześniej odnośnie wyciskania leżąc, masz mocne wyciskanie leżąc i na drugi dzień w sumie mówisz, że robisz taki trening regeneracyjny. Taki tak. W przypadku przysiadów tak samo robisz? Podobnie właśnie robię piątki. Piątki. Czyli siady są jakby takim napompowaniem, znacznie mniejszym, do 200 tylko dochodzę, tak. nie, napompować nogę. Mięśnie, nogę i to do poprawiam te suwnice. Tak. Ale tylko o to chodzi, żeby spompować te nogi, tak. nie, że jakieś maksy już. Czyli przysiady co, dwa razy w tygodniu? Dwa razy w tygodniu. Czyli jedne sprzętowe mocniejsze, jedne spokojniejsze. Spokojniejsze, no. bez sprzętu. Dobra, zobaczmy jak Michał. Też sztanga nisko, dużo szerszy przysiad, ale znowu to samo, kolana idą automatycznie dużo bardziej na zewnątrz. Zawsze ten układ kolano-stopa musi być zachowany. Chociaż potem chyba będzie trzeba podwyższać będzie to, nie? No ja i tak wysoko nie będę wychodził, ale... Czyli co, 160? Ale się nie? trochę ciekawie. No a ty nie robisz? Ja już zrobiłem, a, nie okay. nagrało się. Wiesz? Okay. Jakbym dzisiaj zrobił, kurde, nie, to... Mało realnie. Nie, naprawdę. Nie, ja ci powiem, ja przysiady i to jest bardzo duży mój błąd, że przestałem jakoś tak, jak wypadłem z trójboju, przerzuciłem się na wyciskanie, odpuściłem nogi, no. po to, żeby nogi też były lżejsze i tak dalej. Przestałem robić przysiady i teraz największy na przykład problem, jaki miałbym w przysiadach, to złapać sztangę. No tak, bo tak mi poprzypinało. To dało korzyści do wyciskania leżąc, bo to spięcie jest korzystne.
Ale teraz, żeby złapać sztangę z tyłu, nie ma opcji. By musiał dokładnie po prostu... to jest, Michał, ja w tej chwili tak samo. Przy tak ławkę robię, tak. A potem siady, to muszę pierwszy ponaciągać. Tak, bo ja nie jestem w stanie dobrze wejść od razu, wiesz. Tak, bo chodzi o to niskie ustawienie, bo jak nie będzie optymalnie nisko, nie zrobisz przysiadu. Właśnie, nie? I po ławkach jest tak, że, a zwłaszcza piątkowych mocny, tak. To potem ten poniedziałek, wtorek, czy robię siady, no to ciężko, pierwsze te ruchy to są takie masakryczne, no, żeby to rozciągnąć. Tak, a ja właśnie ten błąd, że przestałem robić te przysiady, czyli, bo tak naprawdę przysiady są jako taką rozciągającym ćwiczeniem na obręcz barkową, tak, przy tym niskim ustawieniu szczególnie. Dokładnie. Nie? A miewasz problemy łokcie, bóle po przysiadach? Bo wiele osób trzymających nisko sztangę w przysiadach czuwają ból łokci. Dokładnie, miałem to. Ale już nie ma, tak? Nie ma, po zaszczykach. Tak. Oszczekiwałeś, nie? Oszczekiwałem się i to pomagało w zasadzie niemalże natychmiastowo. O, bo to jest niestety bardzo bolesna rzecz, że i taki prąd, który przychodzi, jak się, przynajmniej ja tak miałem, jak puszczałem, przysiadał, odkładałem sztangę, to szła niemalże iskra. Ogólnie łokcie bolały, no kurde, nie mogłem nawet tricepsa zrobić, bo już, wiesz, tak samo przy wyciskaniu już dochodziło do tego, że ciężko było dopływ zrobić. No, bo tu już najgorszy taki odczuwalny ból, nie? Był. Ale dobrze. W tej chwili właśnie super, jest okej. Okay. Póki co jeszcze bez pasa, bez szelek. Kwestia pasa też jest tematem ważnym, ale to za chwilę. Za każdym razem idealne ustawienie, dokładnie takie same. Nie ma pewnie nawet pół centymetra różnicy w ustawieniu. A pas od ilu zakładasz? Od 200. Czyli pozwalasz na to, żeby na mniejszym ciężarze to ciało popracowało i tak dokładnie dalej. Dokładnie. Żeby... Te wszystkie mięśnie, żeby one jakby się zaangażowały, nie? Tak. Na pewno bez sensu jest od razu zakładać pas. Bo też jest według mnie błędem to, że właśnie ktoś zakłada pas od najmniejszych ciężarów. Tak naprawdę tak, pas dezaktywuje ten obszar mięśniowy, a trzeba go wzmacniać. A tutaj trzeba właśnie wzmacniać, uaktywnić, żeby to wszystko dobrze pracowało, a potem wiadomo już przy tych większych obciążeniach trzeba. Przydaje się. Ty też wchodzisz, chcesz wyżej stojaki czy nie? Nie no, damy radę. Jeszcze ten. Nadgarstki. Damy radę. Też bez nadgarstków nie ma opcji, co nie? Nie ma opcji, no bo potem nie odczuwa się, wiesz, jak już na tych większych potem delikatnie się je odczuwa. To są takie zapobiegawczo robię. Tak. To są też takie niuanse, bo po to też jesteśmy u ciebie. Właśnie, no bo wszyscy zwracają uwagę na podnoszenie tego ciężaru, ale to jak wyjdziesz z tym ciężarem. To jak złapiesz stabilność mięśni głębokiej. Na przykład to, co ja zawsze miałem problem. Nie wiem, czy pamiętasz, że jak wychodziłem, to nieraz mnie trzęsła sztanga. Tak, jak była tylko troszkę za miękka i z czego to wynikało, że miałem słaby core tak naprawdę. Teraz bym to mógł i pewnie teraz bym podokładał stabilizację centralną i tak dalej i więcej nawet treningów bez pasa, po to, żeby te mięśnie głębokie uaktywnić, co nie? Na co mało kto zwraca uwagę. Ale sama perfekcja powtarzalności wyjścia, bo to jak wyjdziesz, za każdym razem mam dokładnie ten sam, nadal ten schemat. Raz, dwa, trzy i za każdym razem do tego swojego układu. I choćbyś to zrobił o 12 w nocy, ustawi się tak samo. Tak, nie? Tak. No, dokładnie. No to już takie wyrobienie tego ruchu, nie? I to jest coś, na co mało kto zwraca uwagę, a to jest bardzo ważny element, jeżeli ktoś chce osiągać już te wysokie wyniki, no bo o to w tym wszystkim chodzi. O właśnie. No ładnie, z zapasem. No ciężko jest automatyzm, jak się robi na dużo niższym. Tak. Muszę jeszcze dopracować to wyjście. Ale... ile dodajemy? 20? 20, 200. A powiedz mi, ty jeżeli wagę straciłeś sporo, no to biomechanika ruchu zupełnie się inna, nie? Zupełnie inna, tak. I teraz tak naprawdę uczysz się na nowo. Tak. No. W zasadzie straciłem całe odbicie z brzucha, które było, bo nie ma co się oszukiwać, że trochę pomagało w wyjściu z dołu, ale
jest zupełnie co inaczej, trzeba się uczyć na nowo. Przy ciągach mi to pomogło. Tak. Bo ciągi sumo zmieniły mi układ i od razu mam mocniejsze. No wiesz co, no bo ciągi to jest te przede wszystkim technika. Tak. Technika, jak ktoś ma biodra, jak straciłeś wagę i zwiększyło się mobilność bioder, no to musi się przełożyć. Tak. Ściąga mnie już do przodu. Tak. Inaczej ma środek ciężkości. Tak, dokładnie. Inny układ i od razu się łatwiej ciągnie. Poza tym mniej podnosisz na sobie. Tak, nie muszę jeszcze brzucha korygować. To jest też tak, że znowu problemem, przynajmniej też dla mnie było, pewnie wiesz, no też zdajesz sobie z tego sprawę, że jak zbijasz wagę, ja na przykład zbijałem po 8 kilo, no to kostium, którym trenujesz, nie nadaje się absolutnie do startu. On musi być dostosowany tak, żeby był równie ciasny, ale jak zrzucisz 8 kilo, to jest inna... To już jest całkiem inne przebicie dokładnie. W kostiumie. To już, dokładnie. Wiesz, musisz go zmienić, no bo to już nie da rady, nie? A ty ile zbijałeś na zawody najwięcej? Czy nie, tak. No, było tak, że do 8,3 zbijałem. No to było też, no. 8-9 kilo, nie? Tak. No to... Odczuwalnie. W krótkim czasie redukowałeś, czy rozbijałeś? W krótkim czasie zbijałem. Tak. W tygodniu, w ciągu tygodnia. To tak samo jak ja. No. Krótkie, intensywne redukcja. Ale masy. Też zauważyłem, że dużo się nie traciło na sile. Dla mnie kluczowe zawsze było to, jedno, że ja to jakoś tam miałem poukładane, ale chociaż w IPF jest tak, bo teraz jest dużo federacji, ale w IPF jest tak, że ważenie jest 2-3 godziny przed startem, co nie? Tak, tak. I tam naprawdę nie ma czasu co zrobić. Nie, absolutnie. Jak najesz się za dużo, to nie wystartujesz, bo... No bo też nie masz chęci nawet jeść cokolwiek już. Byli zawodnicy, którzy wymiotowali podczas przysiady, to zazwyczaj ci, którzy zbijali dużo i za bardzo się najedli. Tak, dokładnie. A z kolei jak potem ja też startowałem w innych federacjach, w wyciskaniu, tak jak zbijałem nawet 8 kilo, to ja miałem dobę, żeby uzupełnić płyny, wszystko. I tak naprawdę jak zaczynałem ze 105, schodziłem na 99, to na dzień startu wracałem do 105 nawet. Czyli byłem w stanie odbudować ten zapas, tak naprawdę wody, soli, naładować wszystkiego, żeby to wiązało i mieć z korzyścią. Nie? A jak to się na siłę przekładało? Różnie. Generalnie jak to jest dobrze zrobione, to redukcja 5-8 kilo może korzystnie, bo jest, jak zrobi ktoś ładowanie glikogenowe, tak zwane, czyli ładowanie węglowodanów, ale to też nie zawsze wychodzi idealnie. To nie jest tak, że da się to wyliczyć, bo jednak jest to specyfika każdej redukcji osobna. 200 kilo już jest pas i ten sam układ. I teraz popatrz, nawet jeszcze nadgarstki nie są zamknięte, bo jeszcze jest prawdopodobnie za mały ciężar, żeby zamknąć. Zamykasz potem nadgarstek, czy zawsze masz to otwarte? Zawsze mam. Zawsze? Nie uciekła ci nigdy? Nie, nigdy nie uciekła. No. A nie jest przypisać tak, że ma być zamknięte? Coś kiedyś było, nie było kiedyś? Nie było, było tak, że... A, przy wyciskaniu, że łapali. No. Tak, nie? To dużo właśnie robiło, że uciekała sztanga. I już jest w przepisie, że musisz zamknąć kciuk. No ja miałem właśnie też problem z tym. Ja miałem problem generalnie z utrzymaniem sztangi. W sensie takim, że jak do 400 kilo na treningu wchodziłem, to jak już wyszedłem z ciężarem i czułem, że wyszedłem dobrze, to wszystko było bez problemu, ale jak tylko odrobinę uciekło gdzieś tu, szczególnie na rękach, no bo to problem polega na tym, że naturalnie ty byś był w stanie, wiesz, bez sprzętu 300, 320 może, gdybyś całe życie przygotował się tylko RAF, a jak dokładasz sprzęt, to masz o ileś kilkadziesiąt więcej kilogramów, które trzeba utrzymać na sobie i trzeba z nimi się ustawić, to nie jest, to tak, jest ja tam problem. Stosuję tą 1/3 przysiadu, wiesz, dlatego tak jakby przygotowuje się do większych obciążeń, większego... 1/3 przysiadów, czyli przysiady od jakiej wysokości? Z łokcia? Te 1/3? No tak my... Ze stojaków, co nie? Ze stojaków. Tak, 1/3 z przysiadów dla trójboistów sprzętowych. Bardzo ważna rzecz, czyli stojaki, przynajmniej ja robię, ustawiałem na wysokości łokcia, czyli sztanga jest tak nisko, wchodzi się pod sztangę i zabranie, zazwyczaj 2-3 powtórzenia na plus 10-20 kg względem tego. No tak, ja na do 50 kg, ale... Ja tak nie robiłem, Wiesz, i takie potem
Nigdy nie miałem problemów z odejściem, tak, z ciężarem, trzymaniem tego ciężaru. On nigdy mnie już nie dołował. Zauważyłem, tak, to właśnie. To powodowało to, że jak przewyższenie robiło się te 1/3 przysiadu, no to jest... Przyzwyczaiłeś. No, przyzwyczajenie do tego dużego obciążenia i nie miałem problemu, że odejdziesz tam, cię telepie, czy coś tam trzęsie mocno. Jest takie trzymanie, to już jest taka... Wiesz, bo już to miałeś na plecach, już organizm się przyzwyczaił do tych dużych obciążeń. Okej, ale 1/3 w kostiumie w taśmach, czy bez taśm i kostium? Bez taśm. Ale kostium pozostaje. Kostium, tak, to już bo się go nie chce ściągać. Właśnie to jest ta różnica, że masz nie dość, że większy ciężar, ale zabierasz go już bez taśm, co no, nie? I robisz to regularnie po przysiadach sprzętowych, co tak, nie? Tak, tak. To jest klasyka, to jest też układ, który ja robiłem i to jest... Wchodzisz, robisz mocne przysiady plus albo, przynajmniej ja też robiłem, albo 1/3, albo same wyjścia na większym ciężarze. No. Też stosowałem coś takiego, że dokładałem 20 kg po ostatniej serii, zabranie, wyjście, 5 sekund trzymanie i tylko powrót. Żeby tak, tak, tak powtarzać to, ale 1/3 faktycznie ja rzecz, która... Ja stosuję właśnie 1/3 tak. I tak zawsze mam pewność, takie czucie tak tego ciężaru, nie? Że to potem jak idziesz nawet... na maksy, nie? Tak nazwijmy, tak, no to nie masz problemu z trzymaniem tego na plecach, nie? Tak, z odejściem, z tego. Już to miałeś na plecach i organizm zapamiętał i powiedz, nie ma tego problemu. Zawsze tego nie wiedziałem, jestem ciekaw tak, tak w praktyce. Pierwsze podejście na zawodach określasz względem, nie wiem, minus ileś, albo że na przykład ciężar, na którym jesteś w stanie 3 powtórzenia zrobić, bądź jak decydujesz się na pierwsze powtórzenie względem, na pierwsze podejście to względem... Ja ogólnie jak kończyłem na treningach, przypuśćmy 230, 240, to już tak pod koniec cyklu wchodziłem i od tego zaczynałem na pomoście ciężar. Dokładnie. Natomiast już wiązałem... 330. Powiedziałeś 240. To musiało być dawno, te 240 to musiało być dawno. A powiedz mi, wchodzisz faktycznie w treningu, czy w treningu zdarza ci się, że wchodzisz na ciężar taki naprawdę max, czy nie, pilnujesz nie tego pozostawienia? Tego? Tak. To jest no w schemacie jakby. Tak. Schemat treningowy, tydzień na tydzień dokładam 10 kilo, 5 kilo i tu manewruję, nie? I ten progres cały czas idzie, ale on dosyć taki miarodajny, że zawsze to stanę, tak, wiem tak, pewności takiej. Czyli pozostaje zapas. Zapas zostaje. To jest coś, co było moim błędem zawsze. Bo ogólnie to sam robię siady, sam tak sobie wszystko musisz łapać. Łapać i dlatego tak może też się dzieje. A potem już jak na zawodach, no to jeszcze taka dobitka jest, nie? Tak. Nieraz to aż nie wiesz, kiedy się zatrzymasz, można tak, znaczy, było tak. To no jest też coś, co teraz wiem, też jako trener, czy robiąc badania naukowe, że naprawdę jednym chyba z ważniejszych elementów budowania maksymalnej siły mięśniowej jest ten niedosyt. To pozostawienie, to co ja robiłem, że te treningi narastały na granicy, wszystkie do, w cudzysłowie, zajechania do maksymalnego ciężaru, gdzie i maksymalna, że było 5 serii po 3 powtórzenia, gdzie zabijało już to, tłumiło. To jest coś, co było moim... Z jednej strony miałem tą siłę dobrą, ale uważam, że to był duży błąd, że zajeżdżałem się tymi. Że potem jak jechałem na zawody, to nigdy mi się nie zdarzyło na zawodach zrobić rekord względem treningu. Czyli na treningu zawsze byłem mocniejszy, dużo mocniejszy. Tylko że źle to robiłem, że trening koncentrował się na tych właśnie maksymalnych wartościach, a tam powinien być niedosyt i pozostawić to na zawody. Nie? Dokładnie. I bo miałem tak zdarzenia, bo nawet 370 przysiadłem na świata, tylko że stałem i poszłem do tyłu. Tak. Wiesz, nie utrzymałem tego. Pion, tak, nie złapałem tego pionu końcowego, no, ale do czego zmierzam? Wtedy 360 przysiadłem, to jakby mi nic nie ważyło. Tak. Aż nie wiem, ja nie wierzyłem w to. A na treningu? I to w drugim podejściu, w trzecim poszło na 370. Wstałem, tylko że już tego pion nie umiem. No bo na treningu taki było lekko. No. Nie, to było niesamowite. Ale na treningu wchodziłeś na taki ciężar, czy nie? Nie wchodziłeś w ogóle. To właśnie się wzięło. Nieprzyzwyczajenie. Właśnie to jest duże, to jest jakby
Wiesz, ja szukam zawsze takich i teraz dzięki temu, że gdzieś tam jeżdżę i mogę rozmawiać z tobą czy z innymi zawodnikami, jedną stronę widzę swoich błędów, swoje wcześniejsze błędy, z drugiej strony uczę się nadal, ale faktycznie w sile maksymalnej i w mocy, te pozostawienie tego zapasu, dla mnie na teraz jakbym miał wskazać czynnik taki główny, to jest ten niedosyt. Jako zawodnik mi to było trudno przyjąć, bo ja do wiadomości, mówiłem, tak. Kurwa jeszcze, nie? Jeszcze, dokładnie, jeszcze. No to takie te szpędy są, nie? Tak. Tak samo u mnie bardziej się ujawnia na jak wyciskaniu, nie? Tak. Też właśnie takie, że ale już zachowałem to, już nie tak. Idę. Bo jak przekroczyłem to, to potem miałem spadki, regresy, wiesz. Tak. Bo nieraz szło na treningu i dołożyłem. 10 na 20 kilo dołożyłeś, co było wow. Ale potem się działo. Tak. Nie mogłem dojść długi czas do siebie. Pozdrawiam ponownie Artur Miksa. Dokładnie na to samo zwraca uwagę. To jest to, co teraz ja wykorzystuję odwrotnie, bo teraz mi się nie chce, ja sobie robię tak duży zapas, że wiesz, że nie muszę robić dużo, nie? Dobra. Ile? 40, tak? I teraz podstawowa kwestia i coś, ale ja po prostu jak widzę taśmy u innych zawodników, tych mniej doświadczonych i widzę, jak są związani, to mnie to przeraża. Bo żeby dobrze związać, to musi być równo związane i wykorzystana cała taśma. Tam niektórzy zostawiają jeszcze taki kawałek taśmy, co zawiną być dwa razy to kolano. Generalnie zasada jest prosta przy dużych ciężarach. Im mocniej, tym lepiej. Nie. Sam się wiążesz? Sam. Ty wiążesz, Michał? Nie? No ja muszę dzisiaj Cię spróbować raz związać, już tyle lat nie wiązałem. I pierwsze, na początku kilka prostych i teraz są dwie techniki. Teraz Janek ma prostą, czyli idzie progresywnie, a drugą techniką jest jodełka. I zaczynamy poniżej kolana, jedną całą owódką poniżej kolana i kończymy jedną szerokością taśmy tym. I wykorzystujemy maksymalnie. Ważne jest to, żeby ostatniej zakładki nie zrobić pod kolanem, bo można sobie nawet pozrywać ścięgna, bo to jest po prostu się robi kulka, która może zdemolować. Też znaczenie ma to, jak się trzyma tą taśmę. Bo jakby taśma była trzymana odwrotnie, że byłaby rozwijana od dołu, to się nie zwinie też dobrze. To zresztą myślę, że ja Cię spróbuję związać w kolejnej serii, to będę w stanie coś więcej z własnego doświadczenia powiedzieć. Chociaż jest jedna osoba w Polsce, która, w sumie dwie, które bardzo dobrze wiązały, ale jedna, która najlepiej, co nie? Kto wiązał najlepiej zawsze? Znojek. Tak, pozdrawiamy Arka Znojka. Zakładam, że nikt na świecie tak nie wiązał jak on. No i teraz Arek ze Starachowic. Tak, też. Też Szymkowiak dobrze wiązał, też mocno, ale Arek jednak. I teraz tak, taśmy na teraz. Staszewski tak samo teraz, tak przygotowywał się. Tak. I fantastycznie Jarka Olecha wiąże. Tak. No i mnie tak samo jak już wiązał, to już było fantastyka. Tak. Jest różnica między tym, jak jedna osoba zawiąże i inna, co nie? Tak. Ja już dlatego bardzo lubiałem, jak była sytuacja taka, że ta osoba, która mnie wiązała na co dzień, jechała ze mną na zawody i na zawodach mnie wiązała. Bo jak na przykład Arek równie mocno wiązał, ale nieco inną techniką, Arek bardzo gęsto wiąże. Tak. No. I robi się tak naprawdę taka gruba struktura, którą ciężko potem złapać głębokość. Bo to no, tak naprawdę. Fantastycznie, ale to wiele lat, które wiąże i do tych do tej pory. 240. I teraz ty robisz, a ja będę mówił. Jeszcze szereg nie. Nie, w ogóle nie to mamy. Nie zakładam jeszcze do. Koło 300 dopiero sobie zakładam, wiesz? I znowu, jestem przekonany, dokładnie to samo ustawienie. Taśmy zakładam, że są związane na 60%. Zresztą nie da się związać samemu taśm mocno. Teraz to właśnie, bo widać, jak są taśmy i kostium i nie ma szereg, to jest bardzo trudny moment, bo one przede wszystkim taśmy wybijają z dołu, kostium najbardziej pracuje na dole. Jak ktoś nie ma prostownika, to idzie pyk i zostanie i przeważy się w sumie. No.
Na ile procent dla Ciebie taśmy były związane? Na teraz no, takie tak. Lekko czy średnio? 70% mam. Na treningu wiążesz się zawsze sam? Tak. Kurde. I nie masz problemu z tym, że na zawodach... Nie, wtedy mam taki jeszcze lepszy ten właśnie. Ten plus. Ten plus, że mocniej jeszcze związane. I większy ciężar. I większy ciężar. I to mi uzupełnia. Może, tak, popatrz, być może to dobrze też współgra, że wiążąc się lżej na treningu, nie wchodzisz na tak duży ciężar, przez to nie katujesz siebie tak tym ciężarem i na zawody dochodzi to maksymalne wiązanie. Kluczowym elementem, jak ktoś chce... daj mi jedną taśmę głowy. Proszę. Jak ktoś chce używać taśm. Magiczne rzeczy, robione pewnie samodzielnie. Ja też mam w domu taśma, znaczy maszynka do zwijania taśm. Chodź, zwiniemy, pokażemy jak się zwija. Nie, tu akurat możesz sam. Tu? Dobra, czyli... Bo to... A, ty masz lepszą, ty. Bo ja mam, mam dwustronę, tam przekładam. Dobra, i... A ona się nie... Patrz. Bo tu sobie zakładam. Kurde, i to jest to, nie? Zakładam jeden obruch. Tu ułożenie, a tu wiesz, ona nie odbije, wiesz. I wiesz. No. I chcę poprawić, nie? Ty jeszcze masz do ściągania. Tak. Kurde. Powiem tak. Ja wiązałem taśmy przez jakiś czas w rękach. I tutaj, i popatrz. W rękach się nie da zawinąć tutaj, tak mocno. Cyk. I popatrzcie, to jak jest taśma tak. Ja zawsze rozluźniałem jedną owijkę. Wkłada się, zaczepia się i ona się trzyma. I teraz wiązanie taśmy, bo są na różnych filmikach z przysiadów w Polsce zawodników, zawodniczek, dramat, jeżeli chodzi o sposób wiązania. Myślę, mogę Cię do kolejnej serii związać? Tak, tak. To, a na jodełkę też? Nie ma problemu? Nie ma problemu. Pierwsze, żeby dobrze związać, to muszą być zwinięte porządnie taśmy. Maszynka taka, albo ja mam taką normalną i nie ma innej możliwości. Jeżeli nie będzie zwinięta taśma równo w ten sposób, nic z tego nie będzie. Jak będzie zwinięta, że tu będzie wystawało, to będzie to trzeba trzymać tak i też się nie zwiąże dobrze. Najgorzej jest, wiesz co, wiesz jak bywało nieraz, zaczynam wiązać i nagle ucieknie mi bandaż, nie? A masz różnicę między taśmami? Czujesz różnicę taśm, rodzaju? Tak, taśmy też mają znaczenie, bo te są już troszkę zużywane pewnie, więc one są łagodniejsze. Całkiem nowe, czy lubisz jednak... Troszkę, one muszą być troszkę kilka razy przewiązane, troszkę rozciągnięte delikatnie, nie stricte całkiem nowe, nie? Tak. Bo one też ciężko ich złapać, ciężko ich utrzymać i gorzej się wiąże, a już kilka razy, wiesz, tak... Zrobione, no to już fajne, już taki typowo, wiesz, co czujesz jak na A ten. Z kolanami coś nie zmierzyło Ci nigdy nic? Wiązanie? Nie. Bo są zawnicy, czy gdzieś tam, że... No... I zera szczególnie mi schodziły i ściągały skórę. Tak, no. I zera. Tak. Te natomiast nigdy, w ogóle nawet bólu nie czuję, nic nie czuję w tym. Są zwichrowani, że nie czują bólu generalnie, bo jak masz robić przysiad, i masz tak mocno związane nogi, że nie jesteś w stanie zgiąć samodzielnie, a przy ciężarze zedniesz i potem cię to tnie, bo ja zawsze miałem pocięte... Ja tak samo, jak i zera, to, a po tych nie, nigdy. Ale to zawsze było wskaźnikiem, jak było pocięte, czy była krew, to był wskaźnik, że jest dobrze. to jest na tej zasadzie. Nie? więc co, teraz będziesz gotowy, ja ciebie wiążę, przy okazji powiem, na co zwracać uwagę, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś zostawia taki odcinek taśmy, to jeszcze raz da się go przewinąć. A jak widzę na przykład związane, zwłaszcza u szczupłych osób, gdzie jesteś w stanie więcej razy, te taśmy tak powiązaną, że aż ja to w wyobraźni widzę, że to kolano tu jest ciśnięte, tu mu zaraz wyskoczy i tak dalej. Ale jest tak, że nawet widać kolano, wie, że tak. Tutaj ściąga się. Kurwa. Przecież to jest zabójstwo. No źle za... Znaczy, źle zawiązane masakrycznie. Tak, przede wszystkim, już pomijając fakt, że się nie wykorzysta. Jak ktoś chce wykorzystać taśmy, to przede wszystkim robić w taśmach, co najmniej raz w tygodniu, od lżejszego wiązania na mniejszym ciężarze i się uczyć do maksymalnego wiązania. I przede wszystkim, co trzeba mieć dobrego wiązacza, czyli kogoś, kto wiąże. Bo samodzielne wiązanie
kurde, jak wiesz, to też jest kwestia masy i tak dalej, ale jak ja wiązałem siebie na tyngu, na rzesze tyngi, to wiesz, zmęczysz przedramię, potem masz to trzymać, ja miałem zadyszkę, wiesz, naprawdę, no tak jest, jak jeszcze kostium masz bardzo ciasny i cię to wszystko, wiesz, uwiera i masz się sam związać, to nie ma opcji, nie? Dlatego... No jest ciężko, przede wszystkim dużo energii się traci, ale no tu ja w moim przypadku... No muszę sobie poradzić. Tak, no to jest... I sobie radzę. No, dokładnie. Kwestia przyzwyczajenia. Ale z drugiej strony, no troszkę sprzecznie z tym, co mówiłem przed chwilą, żeby na treningu maksymalnie wiązać, ty jednak robisz tak, że na treningu wiąże się sam, a na zawodach ktoś wiąże ciebie maksymalnie. Ale ty już masz na tyle duże doświadczenie, że ciebie to nie paraliżuje. Nie, absolutnie. Jeszcze wręcz... A teraz sobie wyobraź, że te osoby, które tak mają związane beznadziejnie, że Arek Znojek by je związał, że nie wyszłyby do przysiadu. No i tak nieraz bywa, że poproszę Arka, Arek zwiąże, nie umieją nawet przysiąść, bo nie umieją nogi zgiąć. Tak, to jest kwestia złapania głębokości, bo trzeba pamiętać, że im większy ciężar, tym trudniej będzie złapać tą głębokość, co nie? Dobra, to co, gotowy? Jesteś w stanie, potrzymasz nogę, albo dasz jakieś krzesełko, albo coś takiego? Nie mogę utrzymać. Nie, no... Chodź. Jak wiążesz ty? No od tej nogi, bo jestem leworęczny, więc to od tej nogi. To weź tej taśmy, tamta. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Pierwsze wiążemy... Między nogi, Michał. Tak? No. Nie tak, bo nam się to nie będzie rozwijało, więc przytrzymaj proszę. Ja nie wiązałem już bardzo długo i teraz jedno proste i potem standardowo... I odełkę. I teraz jeszcze powinno być tak, żeby to było szybko robione. I teraz jest bardzo wolno, bo długo tego nie robiłem. Ale to dobrze jest. Pewnie parę lat. I teraz przekładkę jedną. Wyciągamy. Dociągnij sobie. Dobrze. Okej, okay. Jedna noga jest. Nie wiem, na ile jest to dla ciebie odczuwalne. Potrzymaj, pierwszy. Teraz się już rozgrzewam. Zaciągaj bardziej. To zaciągnięcie jest mega ważne. Teraz takie zaciągnięcie. Pach. Też jest ważne, żeby obie nogi były związane tak samo, nie? Teraz dociągnięcie. I przełożenie. Dobra. Jest w miarę okej? Okej, chodzisz. Takie 30%. Dla mnie... Dla mnie 100%. Ja wiązałem mocno dobrze też, ale wiesz, jak wiążesz regularnie pach, to wszystkie musi być szybko. Teraz tak, nie wiem czy nie zacząłem troszkę za nisko, i nie skończyłem za nisko, nie? Bo to jest ważne, żeby skumulować tą taśmę dokładnie chyba w tym obszarze, żeby ona jak najmocniej pracowała. Ja osobiście lubiłem jodełkę, na prostym nie lubiałem, bo jakoś nie czułem takiej sprężynki dobrej. Teraz dałem 270. Na Michała wiązane, związanie. Nie wiem, czy, więc może stajmy po boku w razie. Może lepiej uciekajmy do tyłu. Tak. Jakbyś czuł, że jest nie tak, to związane, bo to jest... Wiązanie jest kluczowym parametrem. Hop. Ładnie. Za nisko troszkę związane, nie? Wiesz, te dobrze, te źle, bo tak za nisko i w ogóle nie czułem tego kolana jakby związanego nawet. Tak by lekko bardzo było związane. Bo to był, to była pierwsza, druga, no. To jest druga. Dlatego, tak jak mówię, żeby wiązać kogoś, to trzeba umieć. Tak, bo tutaj to ja czułem jakby dwie różne nogi. Tak. A tak naprawdę przy jednym wiązaniu się spompowało przed ramię teraz, a kiedyś jak wiązałem, czy nawet zawodników, których prowadziłem, czy jak byliśmy drużynowo na zawodach, to tak samo przewiążesz, tylko problem jest też to, że musi być związane szybko, w odpowiednim czasie. No. To, co ja miałem problem kiedyś, byłem przygotowany, byłem genialnie związany, przygotowany, już gotowy, zawodnik przede mną zrzucił sztangę.
jak zrzucił sztangę, zanim obsługa założy na nowo tą sztangę, jak czekasz 2 minuty w taśmach, to ja miałem dramat. Ja dosyć mogę długo, mnie jakoś tak nie przeszkadza. Aha. Wiesz, że nawet na maksymalnym nieraz właśnie, a ktoś tam długo podchodzi, bo wiesz jak, a to zmieniają, znowuż coś tam nieraz czekasz, ale wiadomo, jak już długo, to ci zaczyna nóg odcinać troszkę, nie czujesz tego, wiesz, spięcia, nie? Tak. I tak naprawdę, jakbyś miał powiedzieć kluczowy element wiązania dla ciebie? Siła, równość, wiązania, zakres. Równo, tak. Równość, nie? Równo wiązanie i no i przede wszystkim mocno, nie? Tak. No. Tutaj tak musi być. Faktycznie, ja ci powiem to, że jodełka jednak lepiej jakby angażuje te kolano. Tak. Mam wrażenie, że one fajnie prowadzi to kolano, jak jest jodełka tak, że strukturalnie żebka, wszystko, tak by nie ma możliwości lepsze takie czucie, przesunięcia się ale w ten sposób. Nie? Ułożenie stawu kolanowego, nie? Że ono się lepiej układa w jodełce. Tak. I tak mi się wydaje, że lepiej sprężynuje wtedy. Tak. No, bo jest ta struktura tak nałożona, a z drugiej strony, no wiesz, też jest tak różnica na przykład, bo porównują, jest wiele osób, które porównuje wyniki różnych federacji, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w IPF-ie, czy generalnie tej najmocniejszej światowej federacji, jest tak, że samodzielnie trzeba wyjść z ciężarem, co jest ogromną różnicą, jak ktoś ma z haków zabierane. Dokładnie. Druga rzecz. Tak, dokładnie. Taśmy 2 metry. W innych federacjach jest 2,5. Czyli są dłuższe taśmy. 2,5 metra różnicy taśmy. Ja ci powiem, to jest przewyższenie. Z 20 kilo co najmniej. 20-40 kilo. Tak. No bo to 0,5 metra taśmy masz dwa obroty. Jak akurat wrócisz, bo też na przykład ja lubię, mi to pasowało, że jak miałem wiązaną jodełkę, na przykład Arek Znojek robił tak gęsto i kończył tu, nie? No. A ja jednak wolałem tak, że jak miałem nieco rzadziej i jeszcze było na koniec 2 powrotne. Takie. No to super. No to było idealnie, bo wtedy dokładnie w tym miejscu, gdzie trzeba, miałem dodatkową warstwę. Tak. I to było i to dla mnie. Trzyma. Tak. A jak długość, nie wiem czy robiłeś na dłuższym. Wiesz, ja próbowałem, uwierz mi, mój ciężar na przykład 330, to tu zrobiłem na tym dłuższej taśmie, to w ogóle nie poczułem, że stałem. Tak. No bo jest większa. No nie, tak byś, no nie wiem. No, to jest. Tam walczyłeś, a z tym pach, tak. Jak. To teraz pomyśl sobie, tak mówię, jest dużo, okej, z jednej strony wszystko poszło, większość poszło w kierunku RAF, co też fajnie, bo mimo teraz tak, no nie tyle, że było to niesprawiedliwe, ale jak było możliwość startowania tylko w sprzętowym, to jednak ci, którzy mieli dostęp do sprzętu i dużo liczby taś, zyskiwali na tym, bo tak jak ty czy ja dostawaliśmy od Tytana całe paczki, to ja, tak mówię, do teraz mam kilkanaście kostiumów w domu. Ja mogłem na każdy cień sobie wybrać inny, jak byłem cięższy, miałem inny kostium. A byli zawodnicy, którzy trenowali, startowali bez względu na wagę tylko w jednym. Bardzo często przeszywanym, co nie ręcznie się szyło, żeby było jeszcze ciaśniej. Taśmy tak samo, te taśmy, one się zużywają. Po pół roku w taśmach one są. No już mniejszą wartość. No. Tak, dlatego. Się troszkę traci. Jak już walczysz. Wiesz, na kilogramy, no to, to każdy kilogram ci to daje właśnie taśma, nie? Na przykład. Nie? Dlatego ja tak zawsze. Dobry jakość sprzętu. Jakość sprzętu, tak. I dlatego jak jest sprzętowy i widzę, bo to najczęściej młodych zawodników, którzy mają tak zawinięte, że ta końcówka taśmy jeszcze, te pół metra wystaje tak naprawdę i te kolano dziurawe, zawinięte jest od piszczela do połowy uda tak naprawdę, a tu coś niepotrzebne. Co powinno trzymać, to nie trzyma. Tak, ma być w obszarze, zacząć pod kolanem odrobinę, skończyć nad kolanem, żeby nie zerwać ewentualnie czwórki, żeby tu trzymało. I to ma być skompensowana tutaj praca ta mechaniczna, bo to o to chodzi. Nie? To co, teraz 1/3 przysiady? 1/3, tak. Na tym samym ciężarze na razie pozostaje? Powiedz mi, zrób serię i z 1 rzecz. To też jest, bardzo ważne ćwiczenie i ponownie, mało osób je wykonuje.
Wiele osób teraz robi gdzieś tam łańcuchy, jakieś gumy dodatkowe. Tak naprawdę to najlepiej dlatego, bo zmusza cię do stabilizacji tułowia przy dużym ciężarze. I ponawiasz no, cały czas tą swoją strukturę. To jest bardzo istotny element. A powiedz mi, bo nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Szelki. Założyłbyś szelki? Jasne. Znaczy, to może pokażemy najpierw, jak się zakłada szelki, a potem bym coś tylko o tym powiedział. Bo to jest kolejny element, bo samo kostium na biodrze jedno, taśmy drugie. I znowu, szelki muszą być na tyle dobrane, one nie mogą być luźne. One muszą być maksymalnie ciasne, czy jednak potrzebujesz troszkę zapasu? Potrzebuję, tak jak teraz. Tak jak w przypadku taśm. Na przykład w moim przypadku było taśmy maksymalnie, biodra maksymalnie, ale na szelkach minimalny zapas. Tak. Bo inaczej wtedy ściąga do przodu i masz to wszystko założone i cię złoży. Takiego komfortu nie ma w układzie. Tak. Czyli nie mogę za bardzo się ułożyć, jak za bardzo ciasne. No. Dlatego też ci zawodnicy, czy nawet jak ja mam stare zdjęcia, to miałem tu zawsze takie uszy, co nie? No, bo podstrzywane. Tak. I wiesz, jaki był problem? Jak strzyłeś, to ten, robisz przyjazd i słyszysz, jak ci czaska. I się szef... No, rozprasza ciebie. Tak, no. Ale gorzej, jak się całkiem rozerwał no, to już... i miałeś jeden pasek luźny po podejściu. Dlatego dzisiaj nie było przysiadów w szelkach, ale ja w sumie miałem zawsze problem z tym, że jak nie miałem szelek założony na większym ciężarze, to jednak mnie składało, co nie? Czyli wybijało mi bardzo taśmy i automatycznie szedłem tak. Więc ja w sumie chyba nigdy nie robiłem... Ja dopiero, wiesz, naprawdę tak 80, już tam 300, dopiero to już szelki. 300, no wtedy już trzyma mnie. Wiadomo, też pierwsze podejście, właśnie lubię już troszkę pierwsze wejść tak 80, nie? W szelkach, już jak chcą wychodzić wyżej, nie? Bo one się też układają. Ten pierwszy ruch jest też troszkę inaczej. Potem następny ruch już jest lepszy, nie? Bo już jest, on się też układa inaczej troszkę, delikatnie w szelkach. Powiedz mi, kostium kupujesz sam, czy dostajesz, czy... Dostałem jeszcze. Ile teraz, ile kosztują teraz na rynku normalnie? W tej chwili nawet nie pytam. Ale pewnie około 300 euro z reguły było coś takiego, 200 coś takiego, nie? Dobrze pamiętam? Nie powiem, naprawdę teraz nie powiem, ile w tej chwili. Ale generalnie ale było tak, bardzo drogie tak, że jeden kostium czy jedna koszulka kiedyś było 100, 150, 200 dolarów, teraz to troszkę poszło wyżej, a tak naprawdę ja miałem tak, że jak użyłem, nie wiem, 10 razy kostium na maksymalnie ciasny, to już on się rozchodził i już był generalnie jako taki... Treningowy zestaw. Taki daleko treningowy, nie? Dlatego... No pod względem tak samo pas sztywny, co nie? Tak, tak. No, pełny, twardy i na klamrę, żeby dobrze złapało. Lubisz bardzo ciasno ten pas, czy jednak zostawiasz znowu swobody troszkę? Nie, lubię tak. Zwłaszcza do przysiadów to ciasno. Kostium do ciągów ten sam? Ten sam. Ten sam. Mi akurat do ciągów te takie w ogóle nie, jakby nie wspomagają. Ja się po prostu... Nie czuję dobrze, wiesz? A w tym do przysiadów może taki układ mam, wiesz, że mi on pasuje właśnie, do ciągów też. Trzeba też pamiętać, że są różne kostiumy, czyli są kostiumy teoretycznie do węższych przysiadów i do szerszych przysiadów. Były te tytanki, te White Sands. I tak samo jest kostium do ciągów. Ja osobiście najbardziej lubiałem do ciągów, do sumo, zwykły kostium z przysiadów, ale obrócony tył naprzód. Wiem, ja też próbowałem to. Tak, przewracałem go odwrotnie i było to dla mnie w pewnym momencie najkorzystniejsze. Ale tak naprawdę wynikało to z moich błędów technicznych. Jak poukładałem sobie technikę wreszcie sumo, to już każdy kostium był dobrze, bo technika była dobra, więc nie szukałem wyjaśnień, że mi kostium bardziej pomaga, tylko miałem do dupy technikę. Nie? Tak, tak. Ile? To jest 290. 290. No, sztanga już w pełni założona, troszkę będzie sprężynować, w sumie to jest kolejny bardzo ważny aspekt, ale to jak Janek zrobi. Znowu ustawienie, niżej na, tak jak nie na szyi, nie na łopatkach, tylko takie pośrednie. I wolne opuszczanie, w miarę wolne. Aktywne opuszczanie, o.
Ja ci powiem, bo to się wydaje 1/3 proste. Ale na przykład jak ja zaczynałem kiedyś 1/3, to ogromny problem był tego momentu, żeby to ruszyć. Mhm. Bo traciłem równowagę. Bo szukasz tego tak, ustawienia. Tak, ale to właśnie, masz rację, ale jak już jesteś w systemie i robisz, to widzisz, to wszystko się przyzwyczaja. Tak. Stabilności, te pewne włókna, one się uruchamiają, które nie uruchamiałeś. I one powodują tą stabilność bardziej, wie. Powiedz mi, nie masz różnicy na zawodach, jak są wąskie, węższe krążki i nie sprężynują, tak? Czy... Jest różnica. Jest różnica. Jest różnica. Ale nie tracisz na nic, czy nie? Jakoś... No pewnie coś tam się traci, bo odczuwa się trochę taką inną... Bo, twardość, taką jaka sztywność, taką wiesz. Dla mnie to było zabójstwo, widzisz, niby to rzecz, na którą kolejno mało kto zaczął. Jak miałem krążki szeroko i do 370, to sprężynująca sztanga mnie wybijała absolutnie, wiesz. To powodowało, że ja wychodziłem i rezonans zabójstwo. Jakbyś ciężarową wziął? Zęby mogły powypadać. Nie, ciężarowa nie ma opcji. To. A ja tam mam i nieraz, jak tu była zajęta, robiłem te siady, nawet nie tak dawno. Tak. Słuchaj, na tej ciężarowej. No ja same odejście i tak ci już. Ale wiesz, co było dla mnie fajne? Jak zacząłem stosować te wąskie krążki, ale metalowe, bez zacisków, i zwracałem uwagę, kiedy mnie obijają, że koncentrowałem się na tym, żeby unikać obijania, żeby zmusić siebie do kontroli. No to tego, też macie tego problemu. Słuszna taka koncepcja. A powiedz mi, bo są przysiady, jedne w tygodniu mocne, jedne lżejsze, uzupełniające do mocnych jest 1/3. Coś jeszcze, jakieś ćwiczenie ja do przysiadów? Ja wiesz, jeszcze robię prostowanie trójgłowy, dwugłowy, nie? Ale już tak, ale to już tylko taka pompa. To kosmetyka. To jest czyli kosmetyka. Nie robisz, wiesz, bugarów, szerokiego, nie, wąskiego, cudów i tak dalej, nie. Łańcuchów, gum dodatkowych, stojąc na jednej nodze, głową do góry, na dół i tak dalej. Przysiad, plus 1/3. Tak. Ile serii? Mniej więcej tak jak dzisiaj? Ogólnie jak schodzę, to tam te jedynki, trzy jedynki końcowe, nie? Ale z zapasem. No taki zapasem, no tak, wiesz. No dzisiaj tak czułem się nawet dość, tak tam, bo miałem w planie 60, ale siódemkę widzisz, na spokojnie, wiesz. Nawet przy beznadziejnym wiązaniu. ale to mogę tak mało czułem, bo wiesz, jakby mało pracowałem. Wiesz, zazdrości chciałem wyeliminować, nie? Jako już też weteran, to mówię, kurde, jak chcę wrócić, to może ten. Najpierw trzeba się pozbyć tego. Zawiązane tego nie czujesz, rozumiesz? Na ciężarze. Ale ciężar pokazał, jak tu schodziłem, to czuję tego, a tak jakby kurwa nie było wiązane prawie. Dlatego też na przykład nigdy się na to nie zgadzałem. Raz to spróbowałem, że po to, żeby było szybciej, że jedna osoba wiąże jedną nogę, druga osoba drugą. Tak by naraz ci wiążą. Absolutnie nie. Bo każda zwiąże inaczej. Dokładnie. I to takie potem, mówię, taka już... Schodzisz i myślisz. Wiesz, że coś jest nie tak. Nie myślisz o tym, no jak jedna coś nie pracuje, wiesz, ty nie trzyma jakby jedno kolano w ogóle, nie? Wiesz, no bo w każdej nodze musisz czuć maksymalny ból. Jak nie czujesz tego bólu albo tej kompresji, takiego ścisku, bo to jest ciężkie, jeżeli ktoś robi pierwszy raz w taśmach i te osoby, które używają taśm, pierwszy raz ktoś im zwiąże naprawdę mocno, niech przyjadą nawet na konsultację do Janka Wegiera, żeby związał, to będą sparaliżowane. Nie zrobią przysiadu. Ale jak się przyzwyczają do tego i się zaprzyjaźnią z tym bólem, to on jest potem zwłaszcza na dole. Jak czujesz, jak to się fajnie wrzyna i potem ci oddaje tą sprężynkę, nie? Ja na przykład, naprawdę, żadnego bólu, żadnego... Czy ty jesteś znieczulony już, Gudzio, po 30, ale po prostu... czy ile racjonujesz? Nie. I taśmy już tak samo, z taśmami to ty sypiałbyś, normalnie byś nie czuł, że je masz, nie? Wszędzie taśmy, szyja, łokcie, te... Nie, tak naprawdę, tak mówię, taśmy to jest coś, co mówię już piąty raz, ale większość osób, które gdzieś czasem widzę nagrania, nawet tych, którzy teoretycznie robią już jakieś wyniki, w ogóle nie wykorzystują taśm. To jest dramat wiązania. Jodełka mocno, gęsto. Uczyć się jak najmocniej. To, że boli? No sorry, no to się przyzwyczaja i przestanie. Wychodzi na... Mam 58, a zaczynałem od 20, nie? Lat. To prawie 38 lat.
prawie 40 lat trening. No i w taśmach, nie? Dlatego wiesz... A i jest... właśnie, w taśmach, wiesz, kolana nie bolą, nic nie boli. Jednak sprzęt daje tyle, to tak delikatnie wracając, używając taśm, nie muszą być mocno, lekko, ale to powoduje tak, że nie macie problemów z zestawami kolan. Rozumiesz? Tak myślę, że sprzęt, ten kostium, on też, biodra, nie czujesz. I można, widzisz, 40 lat trenować, nie odnosząc jakichś tam większych kontuzji, nie? Bo ja robiłem RAF właśnie wychodząc wyżej, bo chciałem startować, ale mi kolana zaczęły boleć. A tylko raz zawiązałem kolana, raz na treningu, wiesz, jakby rękę odjął, przestało boleć. Ja bym powiedział, że są dwa aspekty. Jedną stronę z kostiumy, taśmy zwiększają ciężar, który powoduje zawsze to większe ryzyko i większą ten, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ścięgna i tą kompresję, jeżeli dobrze zawiązane, to one są po prostu zabezpieczone. Tak. Część przejmuje kostium i taśma. I na przykład największym problemem jest to, że jeżeli ktoś długo, czy przez rok, dwa, czy więcej robił w sprzęcie, to prawdopodobnie nie zrobił już w wyniku bez sprzętu. Bo już ciężko, jest tak przyzwyczajony, pozrywa się, po prostu się pozrywa. Jak tak RAF chodził i chciałem startować właśnie, ale stwierdziłem bez sensu, no bo no, chodziłem obolałek, ledwo co po schodach nogi włóczyłem, po przysiadach takich większych właśnie, jak wchodziłem wysoko, już wysoko, zaczynały mi kolana. Po jednym wiązaniu, jakby odeszły. Normalnie aż niewiarygodne, myślę, kurde. No. Uzależniony od wiązania. Koniec. To jest jak narkotyk. Poza tym wiesz, ciężko przestawić się na RAF i dźwigać 250 kg, jak się dźwigało 350. No. To jest mentalnie no tak. Trudne, nie? A jeszcze właśnie w głowie. Tak, kurde, to jest to, co ja mam teraz. Jak ja mam trenować, jak ja robię wyciskanie na 150 kg i mnie to męczy. To jest 310. Tak jest. Jak już trójka z przodu, to się zaczyna ciężar. Ale będzie powód wilka? Wyjdzie z nory? Od 10 lat próbuję zrobić formę, znaczy skupuję najlepszą formę w życiu. Jeszcze z 10 mizy. To może zająć. 300 kilo już buja, nie? I na przykład mnie ten rezonans tego zabijał. No to właśnie to powoduje te kółka, wiesz. Na tym trochę mniej, ale mimo to... A powiedz mi jeszcze kolejną rzecz. Lustro. Lustro na zawodach przestrzeń. Masz różnicę? Nie mam. Ja tutaj w ogóle mnie... Tu jakbym miał przestrzeń, wiesz. A ja miałem z tym, ja pamiętam jak pierwszy raz pojechałem... Nie, może temu, że dużo lustro i tak mi to daje przestrzeń. No. Nie, w ogóle nie odczuwam tej, w ogóle. Czyli jak masz pusto całkiem już samych, nie wiem, siedzących, widzów czy coś tak dalej, to... Bo ja miałem na przykład katastrofę kiedyś tak, że spaliłem faktycznie pierwsze dwa podejścia, bo byłem przyzwyczajony do pracy nad lustrem i zawsze patrzyłem tak jakby na siebie. Być może ty nie patrzysz na siebie, tylko bardziej ja tutaj, gdzieś. Tak. I potem wyszedłem w przysiady i nie miałem punktu odniesienia. I pierwsze spaliłem, drugie spaliłem, potem poprosiłem kogoś znajomych, żeby stanął w miarę możliwości, zasłonił mi, żebym mógł na niego patrzeć, żebym miał punkt odniesienia, bo miałem lukę. Miałem po prostu, wiesz, wzrokowo... Wiem, nie rozumiem, miałem nie miałeś odniesienia, tak. No, to było dla mnie wtedy i pozmieniałem znowu, bo tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że trening powinien maksymalnie być zbliżony do warunków startowych, co nie? Tak, ale lustra nie będę wyrzucał i... Ale może się wrócić. Ale nie będę patrzył. No wiesz, masz na parking gdzieś na górę i robisz przysiady. Tak też można. Co, koniec przysiadów? Koniec przysiadów. Co, to jeszcze zostaw, bo teraz ja będę robił, wiesz? To już sam raz dla mnie pozostało, żeby się rozgrzać. Kostium ściągasz czy zostawiasz, jakbyś coś dalej robił? Ściągam. Ściągasz. I co normalnie teraz byś klasycznie porobił? Dzisiaj to ogólnie w zasadzie już nic. Brzuch robię i ewentualnie jeszcze boki takie, tu boczne stawy. Wymachy. Z tego względu, że mam zaniedbane boczne. Tak, aktony całe, nie? Aktony. To pomimo to dowiedziałem się od fizjo, którego było na mistrzostwach 2 lata temu Europy. Mnie jakby aż z panewki prawie wyskoczyło, tak wiesz. No to czasnęło, nie? Myślałem, że nawet coś tego. No bo generalnie to też z jednej strony kostium odciąża, ale to przy wyciskaniu ale to wiesz, bo wyciskam, a ja mocno stoję na nogach. Tak. Rozumiesz? Nie od przysiadu, w ogóle mi to ten,
nie odczuwa. I na zawodach, wiesz, aż przy wyciskaniu tu, aż mi kula puściła noga, tak, wiesz, strzeliło w biodrze, nie? Miałeś kiedyś jakąś poważniejszą kontuzję? No to ta była taka jedna najpoważniejsza kontuzja. Niedawno. Tak. Ale on po prostu mi to, tak, mówi, to ci trochę się przestawiło. Tak. I mówi, popatrz na te boki. Mówi, ty masz zaniedbane boki. No tak, no bo to wiesz. I mówi, problem, znaczy, wiesz, wszystko robisz w tym samym powtarzalnym ruchu. Jak jeszcze zawsze, jak dochodzi kostium, to on odciąża. Tak. I powoduje, że ten obszar się tak nie wzmacnia. A z drugiej strony, no. Jeżeli ktoś chce być mistrzem przysiadów, wyciskania, to musi robić non-stop wyciskanie. Dlatego ja osobiście na przykład nie jestem zwolennikiem kombinowania 15 technik, wiesz, wyciskania takiego. Ja też. Właśnie to jedna tajność najlepsza. Tak. To pokazuje właśnie, że... Bo nadmierność ćwiczeń powoduje to, że te włókna, wszystkie grupy mięśniowe przeciążasz, nie? Tak. I ta całość potem nie idzie w kupie. Idzie, nie ma wyniku większego. Ono zostaje na pewnym pułapie. Nie możesz dalej przekroczyć, bo zbyt przemęczone to wszystko jest. Te grupy. Wiesz. Czyli zgodzi się ktoś. Skupiam się na, tak, na tych właśnie podstawowych. I tak, wtedy jest. Takie ciężarówce, rwanie, podrzut i tak dalej. Dokładnie. Te elementy, tak, plus parę dodatków. Tak, i tam ogólnie już kosmetyka, nie? Tak. Taka już. Taka czasami, zabawa, no, w sensie lekkiej pompy, żeby klata była, brzuch był, wiesz, biceps i tak dalej. Tak. Nie? Chociaż biceps najbardziej przy wiązaniu pracuje tutaj, nie? U trójboiscy. Jak się wiążesz, to całe ramię wszystko, tak pracuje, tutaj że uzupełnia się przy pewnych. Dobra, no to co podsumowując. Chcesz mieć mocny przysiad, rób przysiady. Tak jest. Jedna technika opanowana, ale perfekcyjnie. Dokładnie. Nie powtarzalność. Nie, jakby nie robić dużych grup, dużo więcej ćwiczeń. Tak. Bo to jest nadmierność, powoduje za bardzo obciążenie mięśniowe. No i siła się tak nie rozwija. Czyli nieco zaprzeczenie takim nawet tendencjom, którymi ja też się nie zgadzam. Kombinowania technik, używania dodatkowych cudów i tak dalej. Cuda się zdarzają, ale w treningu największym cudem jest to, jak zapierdalasz, to ci da najlepszy efekt, co nie? No i chcesz mieć efekt właśnie tego, co szukasz, czyli tak, przysiadów na przykład. No to jak największy przysiad, no, do tego dążenia. A nie robisz podgrup jakiś tam w pełni, niepotrzebnych. W pełni się zgadzam. No to co, ja przede wszystkim dziękuję za pokaz i za kolejną lekcję wiedzy. W wielu rzeczach się zgadzamy. Przede wszystkim przysiad plus jedna trzecia. Bardzo ważna rzecz, którą ja sobie cenię i bardzo dużo z tego korzystałem. Taśmy dla tych boistów, którzy stosują sprzęt. Chcecie wykorzystać sprzęt, chcecie, żeby sprzęt z kostiumem, taśmy z kostiumem mi dawały około 100 kg. Więc jeżeli chcecie inaczej, jak będziecie dokładali 80-100 kg, to znaczy, że wykorzystujecie sprzęt. Inaczej, tak, dokładnie. Znaczy, że go nie wykorzystujecie. Janek, dziękuję bardzo. Dziękuję, Michał. Myślę, że widzimy się znowu za jakiś czas. Następnym razem może martwy ciąg. Świetne miejsce. Wielkie dzięki. Zapraszam bardzo. Pozdrawiamy z Zakopanego. Pozdrawiamy. Cześć wam.